Jesteśmy na lotnisku w Hongkongu. Spotkaliśmy tutaj misjonarza biednych, który jest misjonarzem na Jamajce, a mieszka w Cebu na Filipinach. Dlatego chcemy go odwiedzić, zaprosić nas do siebie. Sympatyczny, kochany, cudowny. Mamy przyjaciela już z Filipin, no, dlatego tam chcemy dotrzeć. No, więc pozdrawiamy. Tutaj wszyscy szczęśliwcy mają walizki i nasi chłopcy, Kamil i Nikodem. 18-latkowie, słuchajcie, w Japonii, teraz w Filipinach. Czy wy jesteście szczęśliwi? Jesteście wybrańcami Bożymi, słuchajcie. O, ja w waszym wieku nawet nie wiedziałem, gdzie leżą Filipiny. Oj, oj, oj. Dziękujcie nieustannie Bogu za to, co dla was czyni. Słuchajcie, wychodzimy na Filipinach i co nas wita? Parafia Kalna. Słuchajcie, przepięknie. Mamy niesamowity autokar, bagażnik. Przynajmniej pilnujesz sobie walizek. I siedzimy, słuchajcie, jak w przedszkolu. No kapitalnie, słuchajcie. No nie cieszy się to, są Filipiny. Dobrze, że mnie przyszło siedzieć na dachach, bo oni na dachach jeżdżą. To ja, to ty, to my, to pan buduje wspólnotę. Widząc te wszystkie biedne domki, to Bogu dziękujemy, że mamy coś tak wspaniałego. To jest prawda o Filipinach. Chodzą gazety na przerwaniach sprzedażą. Okej, welcome. Wyspie Bohol, no, welcome! Pięknie. Która na wyspie Bohol jest, no, gdzieś plus 35, ale Stasiu ma baklarz, ale jak słońce grzeje, to Stasiu, co ty czynisz? Proszę bardzo, pokaż to. O, składa baklarz, o, składa baklarz, proszę bardzo, o. I... No Stasiu, jesteś niesamowity, no gratulujemy, no brawa dla Stasia, no brawa, no... I'm Jimmy for your driver. Jimmy? Yeah, Jimmy. Jimmy, yes. Yes. Jimmy. Jimmy. Yes, pozdrawiamy naszego Jimmy'ego, słuchajcie, pięknie. Na wyspie Bohol pozdrawia. No wszyscy szczęśliwi, ten szczęśliwy niech macha. Machalkita, czyli kocham cię. Machalkita. W kościółku jezuitów wybudowany z raty kolejowej. Kościół jest za tym majątkiem, jest w pełni. Ale tutaj przez te wszystkie lata
ludność filipińska się modliła. 80% ludności filipińskiej, czyli około 80 milionów ludzi wierzy w Jezusa Chrystusa. Wszyscy przyjmują Boże błogosławieństwo. Wszyscy żyją tak głęboko chrześcijaństwem. Tutaj w Manili było największe spotkanie młodzieży w historii. 5 milionów młodzieży. I Bogu dziękujemy, że otoczeniu wiarą tych ludzi możemy spróbować najświętszą wiarę. Możemy tutaj na tym ołtarzu złożyć to, żebyśmy tutaj przybyli jako dziękczynienie i prośba, aby Bóg pogłębił naszą wiarę. W 2013 roku było ogromne trzęsienie ziemi, dlatego Kościół został trochę zniszczony. Na środku rynku Maria stoi, zauważcie. Piękne, normalne, wszystko jest. Tu mamy naszą restaurację, gdzie za chwilę będziemy pływali łodziami i spożywali obiadzik. Pośród palm i takie jedzonko. Irenka, czy ty jesteś szczęśliwa? Jestem bardzo szczęśliwa. Aleluja. Drugi dzień na Filipinach. Byliśmy przed chwilą na mszy świętej w kościele jezuickim. Teraz płyniemy statkami. Obiad, stół szwedzki. Wokół roślinność niebywała. Zauważmy, raz po raz statki pływają. To, co się tutaj dzieje, patrząc, słuchajcie, na piękno wokół tych palm. Wszyscy uśmiechnięci. Czujemy się jak niebie, no czujemy niebo. Tutaj dzieci pływają. Popatrzcie tutaj. Beztroskie życie, życie nieba. I dlatego można to zobaczyć na filmie, ale przeżyć coś tak głębokiego, to sprawia, że to pozostanie na pewno na zawsze w nas jako piękno tego świata. Dziękujemy Bogu. This is the land of the golden sand. This is the home of the world. We wish you a happy coming to our beloved Philippines. This is the home, our primal home. Welcome, visitors. Braciszku, czy ty przeżywasz niebo? Braciszku, teraz już tak. Podoba mi się to bardzo. Pięknie. Super, nie? Zapraszamy na Filipiny. Jest no, no słuchaj, no przeżywamy w sercu coś tak głębokiego, nie? Stasiu, Wasia. Niebo i radość ogromną w sercu. Rozpiera nas to piękno, to otoczenie, ta zieleń cudowna. No w ogóle ten świat. Ten pięknie. Świat zachwyceni jest. Się wydaje, że to jest na filmie oglądam, a nie w rzeczywistości. Nie, nie, zobaczcie. Jest taki przecież to jest, ta natura jest przepiękna. Najpiękniejszym reżyserem i scenarzystą, architektem jest Pan Bóg. No, no Panie Boże, dziękujemy Ci. Jesteś fantastyczny. Yeah.
Na to odpływa następna grupa, znowu zespół dziecięcy. Przekazajcie, przepięknie śpiewają, no cudownie, no żegnamy. Przecież mi przeżyli skrawek nieba. Płyniemy już prawie 2 godziny. Jesteśmy tak sentymentalnie otwarci na Boga i na piękno, że chciałbym się powiedzieć, niech ten czas wiecznie trwa. Raz po raz mijamy przystanie, mijamy palmy, które tworzą taki las palm. Są wiosny, prawda, gdzie pompią się pięści, gdzie dzieci mają takie huśtawki nad wodą, gdzie wykorzystują, prawda, tutaj te drzewa, które się nakrylają na tym. No właśnie, proszę bardzo, no nie jest to niebo, jest ogromne piękno. Ogromne piękno. Podjeżdża do nas statek i dzieci występują, co coś niesamowitego. Boże, dziękujemy Ci. A jesteśmy bardzo wzruszeni. Śpiewają tutaj już dla nas przynajmniej 2 godziny. Teraz śpiewają do nas. Dziękujemy za to, żeście tutaj do nas przybyli. Oni nam dziękują, żeśmy przybyli na Filipiny. To my im dziękujemy za te wzruszające momenty, które sprawiają, że człowiek by chciał płakać i dziękować za to, że jest tak pięknie na świecie. Tam, gdzie jest bieda, gdzie nie ma może cywilizacji tak bardzo rozwiniętej, ale jest miłość, jest wiara. Tego życzymy wszystkim. Malakita! Pięknie. Żegnamy ich. Słuchajcie, niesamowita przystań. Dziękujemy Panu Bogu. No coś fantastycznego. Oni tak śpiewają cały dzień. Chyba jesteśmy w niebie. To jest niemożliwe, żeby świat tak wyglądał. Ale w niebie chcę poszukać mojego brata, ponieważ ważne jest to, abyśmy się wszyscy w niebie mogli odnaleźć. Czy jest mój brat? Braciszku, czy ty jesteś w niebie? Braciszek! Jesteśmy w niebie, jak ja się cieszę. Odnaleźli się w niebie. Grupami. Czy przeżyłeś coś tak pięknego na Filipinach? Nie, to jest najpiękniejsza grupa, bo tu dochodzą nie tylko te przeżycia, które oglądamy z lewej, z prawej strony, ale także przeżycia duchowe. Czy jesteś szczęśliwy? Super, bardzo, bardzo, bardzo. My only sunshine, you make me happy. It's nice.
break. You never know, dear.